Panie ministrze. Dziękuję. Szanowni państwo, Polska jest jedynym takim krajem, w którym mamy wszystkie rodzime gatunki roślin i zwierząt. Nie byłoby tego bez pracy pokoleń. Polskich leśników, polskich rolników i myśliwych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i sztuka codziennych wyborów wpływa na to, w jakim środowisku będziemy żyć. Polska jest dostrzeżona na świecie. Już w przyszłym roku w Polsce odbędzie się szczyt klimatyczny. Będziemy razem mówić o tym, jak te polskie lasy, także te polskie lasy, które rocznie sadzą 500 milionów nowych drzew, mogą pochłaniać dwutlenek węgla i działać na rzecz poprawy klimatu na całym świecie. Serdecznie dzisiaj gratuluję. W imieniu ministra środowiska profesora Jana Szyszko serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, a szczególnie tym, którzy zdobyli tę nagrodę. I raz jeszcze zapraszam. Mam nadzieję, że skorzystamy wszyscy z tego okresu też świątecznego, aby myśleć o środowisku, dokonywać odpowiedzialnych zakupów, ale też spędzać czas pośród polskiej przyrody w środowisku. Dziękujemy bardzo. Pięknie. Panie dyrektorze. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Jako Telewizja Polska przyłączamy się do tych gratulacji. Pani doktor wspomniała o Janie Kochanowskim jako przykładzie poety, który pisał o przyrodzie, ale ja myślę, że ten, kto nie przebrnął przez opisy przyrody nad Niemnem, ten nic nie wie o przyrodzie. Także szanowni panowie, gratuluję serdecznie jeszcze raz. Piękne dzięki. Powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy na co przeznaczycie wygraną? No, ja wspieram co prawda Fundację Dni Drugim, ale oni tutaj już dostali taki czek od wygranych, więc myśmy postanowili, że wspólnie przekażemy ten czek na warszawskie dziecięce hospicjum. Cel szlachetny, bardzo dziękujemy.